Witajcie, drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele. Witam każdą osobę bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, starszych, młodszych, naszą młodzież, nasze dzieci. Modlę się o to, żeby dalej Boże błogosławieństwo objawiało się w moim życiu, w Twoim życiu, w życiu każdej osoby, która dzisiaj słucha tego kazania. Modlę się, aby Boże błogosławieństwo było nad nami podczas tego zwiastowania. I chcę rozpocząć od jednej wstępnej takiej myśli. Wydaje mi się, że rzeczą taką podstawową w naszym życiu to jest to, że każdy człowiek w swoim życiu pragnie odnosić zwycięstwo. Że każdy człowiek w swoim życiu pragnie odnosić sukces, pragnie wygrywania, żeby mu się wiodło, żeby mu się powodziło. Nikt nie jest zadowolony, jeżeli spotyka go w jego życiu niepowodzenie. Możemy czasami nawet ponosić porażkę w jakiejś dziedzinie swojego życia, ale myślę, że wszyscy bardzo gorąco pragną wygrywania, że wszyscy bardzo gorąco pragną sukcesu. I jeżeli mówimy o wygrywaniu, jeżeli mówimy o sukcesie, to już samo słowo wygrywać, osiągać sukces wiąże się z tym, że to musimy włożyć pewien wysiłek, że wiąże się to z walką, że wiąże się to z pokonywaniem pewnego oporu. A więc, aby być przegranym, wystarczy nic nie robić. A więc wystarczy spocząć na laurach, usiąść, czekać, że zwycięstwo, sukces może spadnie nam nagle tak na tacy w naszym życiu. Ale znając życie, znając Boga, wiemy, że Boży sukces, Boże zwycięstwo nie jest podawane nam na tacy. Nie jest ono podawane w taki sposób machinalny, niezależnie od tego, co czynimy. I dzisiaj wychodzę z założenia i zawsze w swoim życiu wychodzę z takiego założenia, że jeśli ludzie wokół nas, ludzie, którzy nie znają Boga, osiągają sukces w swoim życiu rodzinnym, osiągają sukces w swojej pracy, budując domy, to tym bardziej my, ty i ja, ci, którzy należymy do Boga, których wspiera Bóg Wszechmogący, ten sukces w swoim życiu możemy osiągnąć. A więc nawet jeżeli do tej pory w swoim życiu chrześcijańskim, rodzinnym, zawodowym ponosiłeś porażkę, to dzisiaj gorąco zachęcam Cię do tego, żebyś się z tym nie godził. Zachęcam Cię dzisiaj do tego, żebyś podniósł się, żebyś zebrał siły, żebyś nie akceptował porażki, ale żebyś swoje myśli, swoje działania i różnego rodzaju jakieś plany gdzieś zawiesił na tym, że nie godzisz się na to, że przegrywasz, ale żebyś wiedział, że Bóg ma plan dla Twojego życia i nie jesteś jakimś przegranym przypadkiem. A więc Biblia mówi, i od tego dzisiaj zaczynamy, że jesteśmy powołani do zwycięstwa. Toczymy bój, toczymy walkę, ale mimo tego boju i tej walki jesteśmy, Słowo Boże mówi, zwycięzcami. Zanim powiem o tym zwycięstwie, jeden werset, może półtorej wersetu z Bożego Słowa. Pierwszy list świętego Piotra, 5:8-9. Pierwszy list świętego Piotra, 5:8-9. Apostoł Piotr mówi tak. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocniej w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Czytam ten werset, rozpoczynając dlatego, żeby to było dla nas takie troszeczkę otrzeźwienie. Żebyśmy dzisiaj zdawali sobie sprawę z tego, że mamy wroga, że mamy przeciwnika. Że on chce, ten wróg przeciwnik chce nas pokonać, a jeżeli porównany jest do ryczącego lwa, to powiem w ten sposób, że chce pożreć
nas w naszym życiu. Ale dobrą rzeczą, o której dzisiaj mogę wspomnieć, to jest to, że Biblia mówi, że on nie może pokonać kogo chce. To nie jest tak, że diabeł weźmie sobie kogoś na cel i pokona tą osobę, ale diabeł pokonuje osoby, które dadzą się pokonać, które prowadzą życie, które nie jest związane z czuwaniem, nie jest związane właśnie z walką ludzi, którzy śpią w swoim życiu, a więc ci, którzy dają się pokonać, są pokonani. Diabeł nie jest w stanie pokonać każdej osoby. Dlatego, że Biblia mówi, że chrześcijanin, i to przeczytam z drugiego listu świętego Pawła do Koryntian, 2:14, mówi o tym, że apostoł Paweł dziękuje Bogu, lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wolność poznania Bożego po całej ziemi. A więc Biblia mówi, że Bóg daje nam zawsze zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Dosłowny przykład mówi o tym, że Bóg zawsze prowadzi nas w pochodzie triumfu, że Bóg zawsze prowadzi nas w pochodzie zwycięstwa w Jezusie Chrystusie, dlatego że Jezus zwyciężył, a my, idąc za Jezusem, uczestniczymy w Jego triumfie, uczestniczymy w Jego zwycięstwie. I Biblia mówi o dwóch rzeczach. Biblia mówi o tym, że Bóg daje nam zawsze zwycięstwo i że to zwycięstwo rozchodzi się, ta wolność zwycięstwa roznosi się po całej ziemi. A więc ja powiem, że zawsze i wszędzie chrześcijanin może osiągać sukces, może osiągać zwycięstwo, jeżeli trwa w Panu Jezusie Chrystusie. I teraz, jeżeli mówimy o tym, Słowo Boże też o tym mówi, że Bóg dał nam władzę, autorytet do tego, żebyśmy deptali po wężach, skorpionach, po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej i nic nam nie zaszkodzi, a jeżeli widzisz, że jakiś chrześcijanin albo ty, albo ja w swoim życiu jesteśmy pokonani, że jesteśmy tymi, którzy zostali pokonani przez przeciwnika, to w tym momencie musimy zastanowić się dlaczego. Dlaczego po prostu jesteśmy przegrani? Dlaczego nam się nie wiedzie? Dlaczego nam się nie szczęści? Dlaczego w naszym życiu nie ma tego Bożego zwycięstwa, o którym mówi Słowo Boże? I powiem ci tak, że diabeł, jeżeli chodzi wokoło ciebie, jeżeli chodzi wokoło jakiejś osoby, stosuje pewną strategię. A więc diabeł jest strategiem, który rozgrywa pewne szachy po to, żeby każdą osobę pokonać. A więc Słowo Boże mówi, że on chodzi i że on jest tym, że Jezus mówi o nim, że złodziej przychodzi po to, aby kraść, zabijać i wytracać. A więc diabeł pragnie okraść ciebie z błogosławieństwa i dzisiaj chcę ci to powiedzieć, że również pragnie okraść ciebie z Bożego Słowa, które daje ci zwycięstwo, a więc on chodzi i stara się okraść nas z Bożego Słowa, chce nas pokonać, dlatego że wie, że kiedy Słowo Boże jest w naszym życiu, to jesteśmy zwycięzcami. I dzisiaj o tym chcę powiedzieć, że jeżeli masz Boże Słowo, trwasz w Bożym Słowie, to zwyciężasz. A więc myślę, że sytuacja, w której dzisiaj jesteśmy, podobna jest troszeczkę do ogrodu Eden. A więc Bóg po stworzeniu Adama i Ewy, kiedy osadził ich w ogrodzie Eden, w miejscu rozkosznym, w miejscu radosnym, gdzie przeżywali błogosławieństwo, gdzie Bóg niewidzialny przechadzał się w powiewie dziennym i kiedy miał społeczność z Adamem i z Ewą, Bóg nie był cały czas w ogrodzie, ale zostawił Adama i Ewę ze swoim słowem. I gdybyśmy przeczytali pierwszą Księgę Mojżeszową, 2:16-17, Biblia mówi, że Bóg dał im polecenia, Bóg dał im zakazy i Bóg dał im ostrzeżenia, dał im swoje słowo. Bóg powiedział, z każdego drzewa ogrodu możesz jeść, Bóg powiedział, ale z drzewa poznania dobra i zła nie możesz jeść, a trzecią rzecz powiedział, że jeżeli tylko zjesz z tego drzewa, to niechybnie umrzesz. A więc Boże Słowo, Boże polecenia, Boże nakazy, zakazy, ostrzeżenia. I kiedy Adam z Ewą przestrzegali Bożego Słowa, byli bezpieczni. Ale diabeł był chytrzejszy. Diabeł był chytry, po prostu chytrzejszy niż inne stworzenia. I przyszedł po to, aby oddzielić Adama i Ewę od Bożego Słowa. A więc przyszedł i zaczął mówić w ten sposób. Znamy to, trzeci rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. A więc po pierwsze zaczął wzbudzać wątpliwości. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie z każdego drzewa ogrodu wolno wam jeść? Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że z tego drzewa nie możecie jeść, że nie możecie brać tego owocu? A więc po pierwsze starał się wzbudzić wątpliwości. Druga rzecz to jest to,
że w pewnym momencie zaprzeczył Bożemu Słowu i powiedział, na pewno nie umrzecie, dlatego że nawet jeżeli zjecie, na pewno nie umrzecie, Bóg wie, że jak zjecie, to będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. I później, kiedy wzbudził wątpliwości, kiedy wzbudził niewiarę w sercu Ewy i Adama, doprowadził do tego, że stali się nieposłuszni. Zrobili coś według tego, co im się wydawało, bo zobaczyli, że drzewo poznania dobra i zła ma owoce dobre, piękne do jedzenia, do zdobycia mądrości i stali się nieposłuszni. A więc diabeł przychodzi po to, żeby zasiać wątpliwości, żeby spowodować niewiarę w naszym życiu w Słowo Boże i żeby doprowadzić nas do nieposłuszeństwa, które wiąże się z upadkiem. A więc dzisiaj jesteśmy w podobnej sytuacji. Bóg niewidzialny, Bóg niewidoczny, jesteś w swoim domu, przebywasz w swoim domu, ale On powiedział, nie zostawię cię, nie opuszczę cię. On poprzez swojego Ducha Świętego jest obecny z tobą, On działa w twoim życiu. Bóg jest niewidzialny, ale On zostawił swoje słowo. On zostawił swoje słowo, On zostawił Biblię, On zostawił swoje słowo. I to słowo mówi o tym, co będziemy czynili, co jest dobre, mówi o tym, co jest złe, mówi o tym, jakie będą konsekwencje, jeżeli będziemy robili dobre rzeczy, mówi o tym, jakie będą konsekwencje, jeżeli będziemy robili coś złego, daje nam pewne ostrzeżenia, a więc Bóg zostawił nas z Bożym Słowem i diabeł przychodzi i wszelkimi sposobami, bracie, siostro, drogi przyjacielu, stara się zabrać Boże Słowo z twojego życia, zabrać Boże Słowo z twojego serca. Wszelkimi sposobami stara się podważyć autorytet Bożego Słowa. Czy na pewno Bóg powiedział? Czy to Słowo jest nieomylne? Czy na tym Słowie nie mogę polegać? O, ale tamci ludzie kwestionują Boże Słowo i stara się wszelkimi sposobami właśnie zasiać wątpliwości. Później pojawia się i mówi, nie, nawet jeżeli to zrobisz, nawet jeżeli tak będziesz żył, będziesz w taki sposób postępował, nic się nie stanie. Po prostu wszystko będzie dobrze. I stara się po prostu wzbudzić niewiarę w twoim życiu i doprowadzić do tego, żebyśmy stali się nieposłuszni i chodzili nie według wiary w Boże Słowo, ale żebyśmy byli tymi, którzy chodzą według tego, co nam się wydaje. Ewa zobaczyła i w tym momencie poszła za zmysłami. A więc my często mówimy, patrzymy na pewne rzeczy i robimy pewne rzeczy niezgodne z Bożym Słowem, bo nam się wydaje, że lepiej będzie, jeżeli w taki sposób zrobimy. A więc diabeł wszelkimi sposobami dzisiaj stara się zabrać Boże Słowo z naszego życia. A więc jeżeli widzisz pewną niechęć do Bożego Słowa, jeżeli widzisz wątpliwości, które się rodzą, jeżeli widzisz, że tak ciężko jest ci wziąć, zacząć czytać, zastanawiać się, rozważyć Boże Słowo, wiedz, że pracuje ktoś, który chodzi jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć i pierwszą rzeczą, którą on czyni, to jest to, żeby ukraść Boże Słowo, żeby zabrać Boże Słowo z naszego życia. Ale to, co my musimy zrobić, jeżeli chcesz być błogosławiony, jeżeli chcesz osiągnąć sukces w swoim życiu, jeżeli chcesz być zwycięzcą w swoim życiu, to mówię ci to z głębi swojego serca, że musimy przylgnąć do Bożego Słowa. Słowo Boże musi być czymś bardzo cennym, bardzo ważnym w naszym życiu i musimy być tymi, którzy, tak jak Bóg powiedział do Jozuego, przeczytam Księgę Jozuego, pierwszy rozdział Księgi Jozuego i ósmy werset, gdzie Bóg powiedział do Jozuego, co musi czynić w swoim życiu, aby mu się szczęściło, żeby miał powodzenie, żeby wszystko było dobrze w jego życiu, żeby zdobył dziedzictwa, które dla niego były przygotowane. I Bóg powiedział między innymi pierwszy rozdział i ósmy werset Księgi Jozuego takie słowo. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. A więc zobaczcie. Bóg mówi w ten sposób, kiedy byśmy czytali wcześniejsze wersety. Bóg mówi, daję ci ziemię, daję ci dziedzictwo, daję ci ziemię, która będzie ziemią, mlekiem i miodem płynącą. Daję ci swoje błogosławieństwo.
Bóg mówi, nie zostawię cię i nie opuszczę, że będę z tobą, że po prostu nie porzucę ciebie. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Bóg mówi, bądź silny i bądź mocny, nie bój się i nie lękaj się. Bóg mówi, zdobędziesz tą ziemię, bo ja będę z tobą. Ale mimo wszystko mówi do Jozłego, że musi czynić trzy rzeczy. Po pierwsze mówi, niechaj ta księga nie oddala się od twoich ust. Po drugie mówi, rozważaj to słowo dniem i nocą. A po trzecie mówi, abyś czynił wszystko, co w niej jest napisane. A więc Bóg mówi, Jozue, mam dla ciebie błogosławieństwo i przygotowana jest dla ciebie ziemia obiecana. Ale ty musisz czynić trzy rzeczy. Musisz myśleć o moim słowie, rozważać moje słowo dniem i nocą. Musisz wypowiadać, mówić moje słowo. Musisz mówić, jak mówi Słowo Boże. I mówi trzecią rzecz. Mówi, żebyś czynił wszystko według tego słowa, tak jak jest zapisane. A więc jeżeli chcesz osiągnąć sukces, jeżeli chcesz być zwycięzcą w swoim życiu, to myślę, że tak jak Bóg powiedział do Jozuego, my musimy przynajmniej te trzy rzeczy mieć w swoim życiu. Myśleć, mówić, robić tak, jak mówi Słowo Boże. Ktoś może powiedzieć, no ale to było słowo powiedziane do Jozuego. A więc nie wiem, czy to słowo również będzie skutkowało, czy będzie ono skuteczne w moim życiu. Dlatego chciałbym przeczytać psalm pierwszy. A więc psalm pierwszy, który mówi o pewnych rzeczach, których nie powinniśmy robić, o pewnych rzeczach, które powinniśmy robić i jakie będą owoce, jeżeli zgodnie z tym słowem będziemy postępowali. A więc Księga Psalmów, psalm pierwszy, czytam od pierwszego do trzeciego wersetu. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. I zobaczcie, znowu ten fragment kończy się, że wszystko, co uczyni, powiedzie się, a więc będzie sukces, będzie powodzenie, będzie błogosławieństwo. Ale wcześniej również Słowo Boże mówi, że są pewne rzeczy, których robić nie wolno. Że człowiek, który chce z Bogiem osiągnąć sukces i mieć powodzenie, pewnych rzeczy nie może robić. I po pierwsze, nie idzie za radą bezbożnych, nie stoi na drodze grzeszników, nie zasiada w gronie szyderców. Pomyślałem, że tutaj następuje pewien rozwój. Ten człowiek szedł swoją drogą, zatrzymał się i w końcu usiadł. A więc szedł może dobrą drogą w swoim życiu, ale w pewnym momencie po prostu zatrzymał się w gronie grzeszników, zasiadł w gronie szyderców. I to spowodowało, że informacje, rady, te wszystkie rzeczy, których zaczął słuchać w swoim życiu, spowodowały, że po prostu te informacje i te wszystkie rady, które były mu udzielane, nie prowadziły do błogosławieństwa. To nie było coś dobrego. A więc Bóg mówi, nie rób tego. Nie zatrzymuj się, nie siedź w gronie szyderców i po prostu nie bądź osobą, która jakieś złe informacje przyjmuje do swojego życia. Druga rzecz, to jest drugi werset, który mówi, że ten człowiek musi robić dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli chce być błogosławiony, musi mieć upodobanie w zakonie Pana, a po drugie, musi ten zakon rozważać dniem i nocą. Drogi przyjacielu, w czym masz upodobanie? My mamy upodobanie w tak wielu rzeczach. Tak wiele rzeczy nam się podoba, tak wiele rzeczy chcielibyśmy mieć w swoim życiu. Ale ja dzisiaj ci zadaję pytanie, czy masz upodobanie, czy kochasz, czy jesteś rozkochany w Bożym Słowie? Dlatego, że żeby trwać w Bożym Słowie, musisz być osobą, która ceni, która wynosi w swoim życiu Boże Słowo. A więc po pierwsze upodobanie w Słowie Pana, a po drugie rozważa to Słowo dniem i nocą. I powiem ci, to nie jest jeden werset dziennie. To nie jest jakieś 5 minut czytania. To nie jest tylko to, że gdzieś tam po prostu Słowo Boże przeleci przez twój umysł. Ale Biblia mówi, że musisz rozważać je dniem i nocą, żeby twój umysł był wypełniony Bożym Słowem, żeby twoje serce było wypełnione Bożym Słowem. Że umysł i serce to są takie naczynia połączone, żebyś miał Słowo Boże w swoim umyśle i żeby to Słowo schodziło głębiej do twojego serca. Dlatego, że jesteśmy zwycięzcami tylko wtedy, kiedy to Słowo po prostu jest w naszym życiu. I Bóg, jeżeli chce się zmienić, jeżeli Bóg chce zmienić moje życie, to powiem ci, że Bóg
w czasach Nowego Testamentu nie zmienia człowieka w taki sposób, że po prostu mówi mu tylko zewnętrznie. Będziesz musiał robić to i to. Tego nie wolno ci robić, dlatego że to mówi religia. Po prostu to mówią religijni ludzie. Ale to, co mówi Bóg, to Bóg mówi: zacznij czytać moje słowo, zacznij rozważać moje słowo, zacznij właśnie medytować nad moim słowem. Niech moje słowo wypełni twój umysł, twoje serce i całe twoje życie zmieni się. Nie dlatego, że robisz coś zewnętrznie, ale Bóg zmienia człowieka, zmieniając jego serce. A więc Bóg mówi, że będziesz jak drzewo. Jeżeli będziesz trwał w Bożym Słowie, to będziesz jak drzewo, które jest zasadzone nad strumieniami wód i jest powiedziane, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie. A więc będziesz wydawał owoc, dobry owoc w swoim życiu. Ten owoc zwycięstwa, sukcesu i powodzenia. A więc Bóg mówi, Izajasz mówi, 55 rozdział Izajasza, że tak jest moim słowem, które ja posyłam. Ono nie wraca do mnie puste, ale ono wypełnia pomyślnie to, z czym je posłałem. A więc Boże Słowo ma moc, Bożą moc do tego, żeby twoje i moje życie zostało przemienione. I teraz, jeżeli będziesz trwał w Bożym Słowie, jeżeli będziesz miłował Boże Słowo, będziesz zasadzony nad strumieniami wód, będziesz rozważał to Słowo dniem i nocą, ono będzie wypełniało twój umysł i twoje serce, to chcę ci powiedzieć, przeczytać parę wersetów, co to Słowo spowoduje w twoim życiu. Jaki będzie owoc w twoim życiu tego zanurzenia się i trwania w Bożym Słowie. I pierwsza rzecz to jest to, że Słowo Boże zacznie powodować, że wiara w twoim sercu, w twoim życiu będzie wzrastać. A więc pierwszym owocem przebywania w Bożym Słowie jest to, że serce człowieka zaczyna być wypełniane wiarą. List do Rzymian, 10 rozdział i 17 werset. List do Rzymian, 10 rozdział, 17 werset mówi: wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Nie wiem, jaki jest dzisiaj poziom twojej wiary. Nie wiem, czy twoja wiara dzisiaj jest bardzo mała, czy może masz wielką wiarę. Ale Słowo Boże mówi, że nie musisz być człowiekiem, który mówi: nie mam wiary, nie mam wiary. Dlatego, że Słowo Boże pokazuje, że wiara może przyjść do serca człowieka, że wiara może rozwinąć się w sercu człowieka, jeżeli człowiek słucha Bożego Słowa, jeżeli człowiek zanurzony jest w Bożym Słowie. Biblia mówi, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. A więc pierwsza rzecz, musisz zacząć słuchać. Nie, żeby jednym uchem wpadło, drugim wypadło, ale musisz słuchać oboma uszami, żeby to Słowo wpadło do twojego serca i żeby ono zrodziło wiarę. Biblia mówi: teraz zostaje wiara, nadzieja, miłość. Największa jest miłość. Ale jeżeli chcesz mieć wiarę do tego, żeby prowadzić zwycięskie życie, musisz trwać w Bożym Słowie. A więc wiara przychodzi, wiara się pojawia. Habakuk powiedział, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Słowo Boże mówi, że wszystko jest możliwe dla wierzącego. Słowo Boże mówi, bez wiary nie można podobać się Bogu, ale kto przychodzi do Boga, musi mieć wiarę. On musi wierzyć, że Bóg istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Powiem ci tak, cudownym wersetem jest to Słowo, które jest w Ewangelii Mateusza, 19 rozdział. Wszystko jest możliwe dla Boga. Tak mówi Słowo Boże, że dla Boga wszystko jest możliwe. A również Ewangelia Marka, 9 rozdział, 23 werset mówi, że wszystko jest możliwe dla wierzącego. Dlatego, że przez wiarę Boże możliwości zaczynają realizować się w twoim życiu. I powiem ci tak, Bóg ma mnóstwo swoich skarbów. Bóg w Chrystusie przygotował mnóstwo rzeczy, które są dla mnie i dla ciebie, ale wiara to są nasze ręce i wiara jest są jak ręce, przy którymi możemy wziąć, którymi bierzemy Boże obietnice, którymi bierzemy Boże błogosławieństwo. Bez wiary będziesz wiedział o Bogu, o Bożej miłości, o Bożej dobroci, ale nie będziesz mógł wziąć tego do swojego życia. Więc pierwsza rzecz to jest to, że jeżeli chcesz mieć wiarę, to owocem rozważania Bożego Słowa będzie wiara, którą Duch Boży wzbudzi w twoim sercu. Druga rzecz to jest to,
że Słowo Boże daje życie, a więc ono wzbudza wiarę, ale ono daje również życie. A więc dzisiaj mogę porównać je i powiedzieć na podstawie Bożego, że to jest ziarno, które daje życie, jest to nasienie nowego życia, jest to nasienie nowych narodzin. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 22-23 werset, mówi o tym, w jaki sposób Bóg nas zrodził. Może przeczytam 23 werset. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 23 werset. Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. A więc jesteśmy odrodzeni, jesteśmy na nowo narodzeni. Jesteśmy powołani do życia przez nasienie nieskazitelne i to nasienie, to jest nasienie życia i Słowo Boże, które żyje i trwa. A więc Słowo Boże porównane jest do tego, że w nim jest życie. Powiedziane jest, że to jest nasienie, w którym jest życie. Przyjacielu, bracie, siostro, nie myśl, że to jest tylko litera. Słowo Boże mówi, drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział, 16 werset, całe pismo przez Boga jest natchnione. Można by było to przetłumaczyć, całe pismo Bogiem jest tchnione, że ono jest natchnione Duchem Świętym. A więc jeżeli czytasz jakiś fragment Bożego Słowa, to nie jest tylko litera, ale to jest również życie, życie Ducha Świętego, które za tym Słowem stoi. List do Hebrajczyków, 4 rozdział, 12 werset. Mówi o tym, że właśnie, że jest Słowo Boże żywe i skuteczne, a więc ono jest żywe, w nim jest życie. I w tym momencie, kiedy bierzesz Słowo Boże, kiedy bierzesz nasienie Słowa Bożego do swojego serca, do swojego życia, to w tym momencie Boże życie, Boże Zoe zaczyna wypełniać twoje wnętrze. I powiem ci tak, może patrząc na Boże Słowo, zgadzam się z Tobą. Możesz powiedzieć, że ono nie wygląda okazale. Możesz powiedzieć, że ono nie wygląda jakoś tak atrakcyjnie. Możesz powiedzieć o parę liter czy parę wersetów, które są gdzieś tutaj zapisane. Ale powiem Ci, że nasienie, ono nigdy nie wygląda jakoś specjalnie w jakiś sposób taki efektywny czy efektowny. Ale ono nie wygląda może okazale, ale po prostu nasienie. Jezus powiedział, gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy. Wystarczy, że właśnie masz małe ziarno. Może jest to parę słów z Bożego Słowa. Może są to jakieś myśli, które Duch Święty z Bożego Słowa wrzuci. Może są to pewne rzeczy, które przyjmiesz do swojego życia jako Bożą prawdę. I powiem Ci, że to Słowo, to życie jest w stanie wzbudzić życie w Twoim wnętrzu, w Twoim sercu i całkowicie Twoje życie może zostać przemienione. Jezus w Ewangelii Świętego Jana, 6 rozdział, 63 werset. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 63 werset powiedział do ludzi, powiedział do swoich uczniów, duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i życiem. A więc to nie są tylko litery. Nie jesteśmy sługami litery, ale jesteśmy sługami ducha. Jesteśmy sługami życia. I po prostu to słowo to jest duch i życie. Chcesz mieć życie? Czytaj Boże Słowo. Jeżeli widzimy, że ze Słowa rodzi się wiara, że ze Słowa przychodzi życie, to Słowo Boże również mówi samo o sobie, że w tym Słowie jest pokarm do tego, żeby nasze życie duchowe rozwijało się i wzrastało. Jeżeli dzisiaj może jesteś osobą, chrześcijaninem, który umiera duchowo, to niezbędnie potrzebujesz pokarmu, pokarmu Bożego Słowa. Chrześcijanin to nie jest meteoryt, który zabłysnął i po jakimś krótkim okresie czasu zgasł. Ale Słowo Boże mówi, przypowieści Salomona mówią, że życie człowieka wierzącego jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do pełnego dnia. A więc mamy coraz jaśniej świecić, mamy coraz bardziej się rozpalać. A więc to, co chcę powiedzieć, to Słowo Boże jest pokarmem, aby karmić nasze życie. Jeżeli chcemy, aby, że każde życie potrzebuje rozwoju, wzrostu, karmienia, żeby to życie nie umarło, to potrzebujemy Słowa Bożego, które nas karmi i podtrzymuje to życie w nas. Piotr w swoim liście, pierwszy list Piotra, drugi rozdział i drugi werset,
mówi, jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie tego niesfałszowanego duchowego mleka, żebyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. A więc wcześniej mówi, żebyśmy pewne rzeczy odrzucili ze swojego życia, złość, zdradę, obłudę, zazdrość, obmowę, i jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali. A więc Biblia mówi, że Słowo Boże jest jak mleko, które karmi niemowląt, żeby niemowlęta rozwijały się, wzrastały. Kiedy Jezus był kuszony na pustyni, diabeł mówi, zrób te, żeby te kamienie stały się chlebem. A Jezus mówi, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. A więc jeżeli pragniemy, aby nasze życie duchowe rozwijało się, wzrastało, to Bóg daje nam pokarm. I czy dzisiaj jesteś anorektykiem? Czy dzisiaj jesteś po prostu bardzo taki wysuszony w swoim życiu? Czy dzisiaj jesteś bardzo wychudzony w swoim duchowym życiu? Zachęcam Ciebie, żebyś nie umierał z powodu głodu Bożego Słowa, ale żebyś zaczął karmić się mlekiem, chlebem, stałym pokarmem Bożego Słowa. Słowo Boże nie tylko karmi nas, ale Psalm 119, werset 130, Psalm 119, najdłuższy psalm w Słowie Bożym, psalm 119, werset 130 mówi tak. Mówi, wykład słów Twoich oświeca, daje rozum prostaczkom. A więc Słowo Twoje daje mądrość, daje rozum prostaczkom. A werset 105 mówi, słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Bracie i siostro, Biblia mówi, że Słowo Boże daje rozum, że Słowo Boże oświeca, że Słowo Boże pokazuje nam naszą drogę, którą powinniśmy iść w swoim życiu. A więc daje mądrość do podejmowania decyzji. Jeżeli dzisiaj jesteś w jakiejś sytuacji, gdzie musisz podjąć decyzję, gdzie potrzebujesz mądrości, to zachęcam Cię, żebyś brał tą mądrość z Bożego Słowa. A więc jeżeli dzisiaj widzisz swoje życie rodzinne i chcesz podejmować jakieś decyzje, to zachęcam Ciebie, żebyś brał tą mądrość z Bożego Słowa. Jeżeli widzisz jakieś problemy w wychowaniu swoich dzieci, bierz mądrość z Bożego Słowa. Niektórzy ludzie myślą, że wykształcenie jest wystarczające. Wielu ludzi ma bardzo wysokie wykształcenie, ale kiedy słuchasz później różnych osób, które mówią różne prawdy, co im się wydaje, to wtedy mówisz, nie ma w tym mądrości, bo wykształcenie to jest, nie jest to samo, co mądrość. Ktoś kiedyś powiedział, i wydaje mi się, że można się z tym zgodzić, że największe problemy w tym świecie powodują wykształceni głupcy, którzy są bardzo wysoko wykształceni, ale nie mają mądrości do tego, żeby w odpowiedni sposób po prostu prowadzić ludzi czy prowadzić jakieś sprawy tego świata. A więc jeżeli chcemy, żeby nasze życie szło w dobrym kierunku, potrzebujemy mądrości, bierz mądrość z Bożego Słowa. Pamiętam kiedyś konferencję, która była w Warszawie. Ludzie wychodzili na środek, modlili się o swoje rodziny, modlili się o uzdrowienie swoich rodzin. To była konferencja dla małżeństw. I później gdzieś w telewizji jakiś doktor, profesor po prostu powiedział w ten sposób, że jest to ciemnogród, że jest to po prostu coś niewłaściwego, dlatego że ludzie, jeżeli chodziłoby o swoje rodziny, małżeństwa, powinni iść do psychologów, powinni iść do psychiatrów, powinni pójść do ludzi, bo to ci ludzie mają wykształcenie do tego, żeby życie ludzi było dobrze poukładane. Ale wydaje mi się, że kiedy patrzymy na to, że 70-80% małżeństw w niektórych krajach się rozpada, to myślę, że wielu ludzi tego świata, mimo że ma wykształcenie, nie ma mądrości, po prostu dlatego, że dają pewne rady, ale to nie działa, a Słowo Boże działa. Słowo Boże daje mądrość do tego, żebyśmy prowadzili zwycięskie, błogosławione życie. Słowo Boże mówi również o sobie, że ono nie daje tylko mądrości. Psalm 107 mówi, że byli pewni ludzie, którzy chorowali z powodu swojego występnego życia. Oni wołali do Boga, oni wzywali Boga. Jest powiedziane w Psalmie 107, werset 19-20, że Bóg im wtedy odpowiedział. Jest powiedziane, że posłał słowo swoje, żeby ich uleczyć. A więc, kiedy oni chorowali, wołali do Boga, Bóg posłał swoje słowo, żeby ich uleczyć. A więc jeżeli wołasz do Boga o swoje zdrowie, jeżeli ci ludzie wołali o uzdrowienie, to Bóg posyła swoje słowo. A więc Bóg posłał swoje słowo, aby uleczyć człowieka. I myślę, że człowiek, który bierze
lekarstwo Bożego Słowa. Przypowieści Salomona, 4 rozdział, 20 wersetu, mówi o tym: zwróć uwagę na moje słowo, nakłoń ucha do moich mów, nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj w głębi swojego serca, bo są życiem, są lekarstwem dla całego twojego ciała. A więc jeżeli potrzebujesz Bożego uzdrowienia, jestem przekonany, że to słowo daje uzdrowienie psychiczne, daje uzdrowienie takie, jeżeli chodziłoby o nasz sposób myślenia, daje uzdrowienie, jeżeli chodzi o nasze ciało. Psalm 92, werset 15-16 mówi, że ci, którzy są zasadzeni w domu Pana, którzy służą w przybytkach Boga Wszechmogącego, oni jeszcze w starości są pełni sił i świeżości, aby świadczyć, że Pan jest prawy, że Pan jest dobry. A więc jeżeli spożywasz Boże Słowo, jeżeli Twoje Boże Słowo wypełnia Ciebie, to Słowo, ono uzdrawia Ciebie, ono uzdrawia Twoją duszę, Twoje myśli, Twoje uczucia, ono również uzdrawia Twoje ciało. A więc może myślisz: Boże, zrób coś. Może modli się: Boże, uzdrów mnie. A ja Cię zachęcam, zacznij czytać Boże Słowo. To Słowo wzbudzi wiarę w Twoim sercu i przez wiarę będziesz mógł przyjąć Boże uzdrowienie do swojego życia. A więc Boże Słowo jest lekarstwem całego naszego ciała. Następnie Słowo Boże mówi, wspomnę jeszcze tylko o trzech rzeczach. Może po parę zdań. Psalm 119, werset 11 mówi, w sercu swoim przechowuję Słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. A więc jeżeli masz Słowo Boże w swoim sercu, to Słowo zachowuje Ciebie w czystości, że możesz panować nad grzechem, który stara się gdzieś zapanować w Twoim życiu. Ktoś powiedział, że albo Słowo Boże będzie trzymało Cię z dala od grzechu, albo grzech będzie trzymał Ciebie z dala od Bożego Słowa. A więc jeżeli zastanawiasz się, czy możesz prowadzić święte, czyste życie, to powiem Ci, jeżeli Twoje serce jest puste, to zawsze coś do tego serca złego przylgnie i zrobi coś złego. Ale jeżeli zachowujesz Słowo Boże w swoim sercu, jeżeli Twoje Słowo Boże wypełnia Twoje serce, ono będzie strzegło Ciebie przed grzechem. Zachowuj Słowo Boże w swoim sercu, żebyś mógł prowadzić święte życie. Słowo Boże jest mieczem, orężem do prowadzenia zwycięskiego życia. A więc kiedy Słowo Boże jest w Twoim wnętrzu, Słowo Boże jest w Twoim sercu, kiedy diabeł przychodzi i zaczyna kusić, zaczyna mówić pewne rzeczy, to tak jak Jezus na pustyni, możesz powiedzieć: napisano, 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 i diabeł musi ustępować przed Bożym Słowem, przed autorytetem Bożego Słowa. A więc Słowo Boże jest orężem w naszej duchowej walce. Może przegrywasz bój, może przegrywasz walkę ze strachem, z jakimiś innymi rzeczami, zacznij wyznawać Boże Słowo, a diabeł będzie musiał ustąpić. Biblia również pokazuje, że Słowo Boże, ono nas oczyszcza, że ono nas obmywa, że nasze umysły są obmyte Bożym Słowem. Biblia mówi o tym, że jesteśmy oczyszczeni z naszych grzechów krwią Jezusa Chrystusa, ale nasze umysły, list do Efezjan, 5 rozdział, 27-28 werset mówi o tym, że on oczyszcza nas właśnie poprzez tą kąpiel odrodzenia, poprzez Boże Słowo. A więc może być oczyszczony, twój umysł może być oczyszczony, może różne myśli kłębią się. Przyjmij Boże Słowo, które Ciebie będzie oczyszczało. I ostatnia rzecz, jeżeli chodziłoby o wpływ Bożego Słowa, to jest to, że to jest lustro. Chcesz zmieniać swoje życie? Chcesz, aby Twoje życie inaczej wyglądało? Chcesz być bardziej podobny do Jezusa? Chcesz być bardziej przemieniony na obraz Jezusa? To jest lustro. Przyglądaj się w tym lustrze. Po prostu porównaj swój obraz, obraz swojego życia z lustrem Bożego Słowa. Jeżeli patrzysz w lustro, widzisz, że coś jest nie tak, zmieniasz to. A więc kiedy patrzysz w lustro Bożego Słowa, możesz podejmować decyzję i możesz przemieniać się na obraz Pana Jezusa Chrystusa. A więc twoje życie może się rozwijać i może wzrastać. I teraz sumując to wszystko, właśnie patrząc na zwycięskie życie, że chcemy tego zwycięskiego życia, to chcę Ci powiedzieć, sumując właśnie te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, o paru rzeczach na zakończenie. Po pierwsze, Bóg kocha Ciebie. Bóg kochał Ciebie i posłał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, aby umarł za Twoje grzechy, żeby Twoje grzechy były Ci przebaczone. A więc Bóg kocha Ciebie i przygotował wszystko w
Twoim życiu, żebyś zwyciężał, żebyś po prostu był osobą, która zwycięża w swoim życiu, która osiąga sukces. On nie chce Twojej porażki, On chce, żebyś zwyciężał. Dlatego Bóg chce, abyś miał wiarę. Bóg pragnie, żeby Twoje życie właśnie było pełne Bożego życia, pełne Bożego Zoe. On karmi Ciebie, On pragnie, żebyś miał mądrość w swoim życiu. On chce, aby właśnie Twoje ciało było zdrowe, żebyś był zwycięzcą, żebyś prowadził czyste, błogosławione życie. A więc On przygotował wszystko, abyś to miał w swoim życiu. Ale jest wielu ludzi, jest wielu chrześcijan, którzy dzisiaj nie mają wiary, którzy dzisiaj nie mają życia, którzy dzisiaj nie mają zdrowia, którzy dzisiaj nie mają mądrości, którzy dzisiaj nie mają oczyszczonego umysłu, którzy dzisiaj nie prowadzą świętego życia. Jest wielu chrześcijan, którzy dzisiaj po prostu są całkowicie nieprzemienieni w swoim życiu. Po prostu jest wielu chrześcijan, którzy nie osiągają sukcesu w swoim chrześcijańskim życiu. Dlaczego? Nie dlatego, że Bóg tak chce, ale pozwoliliśmy, żeby coś ze Bożym narzędziem do tego, Bożym lekarstwem, żeby nasze życie było przemienione, Boże Słowo, żeby zostało zabrane z naszego życia, żeby zostało zabrane i po prostu, żeby nasz kontakt ze Słowem Bożym po prostu był tylko okazjonalny, żeby po prostu był bardzo, bardzo, bardzo rzadki. A więc rozumiemy, co to znaczy, niech Słowo Chrystusowe mieszka was obficie. I kończę to już tak, na same zakończenie, tylko powiem taką rzecz. Słowo Boże mówi, list Piotra mówi, że Bóg dał nam wszystko, co jest nam potrzebne do życia i do pobożności. Że w Jezusie Chrystusie masz wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności. I Bóg daje Ci to wszystko, co jest Ci potrzebne w swoim Słowie. On daje Ci to wszystko w swoich obietnicach. On daje to wszystko w swoich ziarnach. I właśnie każde Słowo Boże jest jak ziarno, które jeżeli wrzucisz do swojego umysłu, jeżeli będziesz myślał, będziesz mówił, będziesz postępował zgodnie z tym ziarnem, zgodnie z prawdą Bożego Słowa, jeżeli to ziarno wpadnie do Twojego serca, a później będziesz się podlewał, będziesz się pielęgnował, będziesz robił wszystko, żeby ono właśnie wydało plon, to po pewnym okresie czasu, że zobaczysz, że Słowo Boże, które weźmiesz do swojego serca, ono zacznie przemieniać całe twoje życie, że zacznie wzrastać wiara, że zacznie wzrastać życie, że zacznie wzrastać zdrowie, że zacznie wzrastać mądrość, że będziesz przemieniony w swoim życiu. Dlatego Bóg dał nam wszystko, co jest nam potrzebne, ale jest to w Bożym Słowie. Jak Słowo Boże będzie w naszym sercu i ono będzie w odpowiedni sposób pielęgnowane, to ono zacznie zrodzać cudowne, wspaniałe owoce sukcesu, zdrowia, błogosławieństwa, namaszczenia, które dla każdego Bożego dziecka zostało przygotowane. Dlatego bardzo pragnę, żebyś był zwycięzcą, ale mówię Ci, to nie jest Ci podane na tacy, ale musisz wziąć Boże Słowo i zacząć wprowadzać je do Twojego serca i ono całkowicie przemieni Twój sposób myślenia, Twój sposób wierzenia i Twój sposób postępowania na obraz Pana Jezusa Chrystusa. Niech Cię Bóg błogosławi. Wydawaj cudowne owoce na chwałę Jezusa Chrystusa. Amen. Podziękujmy Bogu za Jego Słowo i módlmy się, deklarujmy, że poważnie to Słowo potraktujemy, zaczniemy miłować Boże Słowo, zaczniemy rozważać Boże Słowo, zaczniemy wprowadzać je do swojego życia. Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, ja dziękuję Tobie za Twoje Słowo, dziękuję Tobie za Biblię. Ojcze, ja dziękuję Tobie za to, że nie zostawiłeś nas nagich, wystawionych na porażkę, na to, żeby przeciwnik nas pokonywał, ale dałeś nam odpowiedni pokarm, dałeś nam odpowiedni oręż do tego, żeby nasze życie było życiem zwycięskim, pokonującym wszelkie okoliczności. Dlatego dziękuję Tobie za Twoje Słowo. Ojcze, dziękuję za Twoje Słowo, które jeżeli przyjmujemy je do swojego serca, ono wzbudza wiarę, ono daje życie, ono daje pokarm i ono jest odpowiednim pokarmem, ono daje nam mądrość, ono jest światłem dla naszego życia, ono jest lekarstwem, ono daje nam zwycięstwo nad grzechem, nad diabłem, ono jest orężem, ono powoduje oczyszczenie naszego sposobu myślenia i ono powoduje, że prowadzimy święte życie przemienione na obraz Pana Jezusa Chrystusa. I Ojcze, ja modlę się o swoje serce.
Wlej jeszcze większą miłość do Bożego Słowa w moje serce. Modlę się o każdego słuchacza, żeby ta miłość do Bożego Słowa była w każdym sercu i żebyśmy przyjmowali Boże Słowo do swojego życia, żebyśmy je rozważali, wyznawali, według niego postępowali, aby nasze życie było przemienione, zwycięskie na obraz Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Wywyższaj w swoim życiu Boże Słowo. Niech Ci Bóg błogosławi. Amen.